802 Klaudia Janik, 804 Dominika Smyk, 951 Monika Cegła oraz numerem 901 Daria Kasztarenda z Chodzieży. Co najszybciej przyjechał do nas Dolnego Śląska z Bolesławca, rocznik 81, 32 lata, kilkanaście lat się ściga, jako młody człowiek rozpoczynał karierę w Śnieżce Karpat, gdzie jeździł m.in. Piotr Formicki i gdzie rozpoczynała swoją przygodę po medale i po wicemistrzostwo olimpijskie Maja Włoszczowska. Pyski piąte miejsce, Adam Bernaciak czwarte, Zdzisław Binkowski trzecie, Jerzy Neumann drugie i Jan Dymecki-Szczaplinka pierwsze. Wszystkich panów mastersów tak powoli w stronę. Powiem krótko, mogło być więcej zawodników, ale ci, którzy przyjechali, którzy się ścigali we wszystkich kategoriach i wśród mastersów, i wśród zawodników elity i juniorów, stworzyli piękne sportowe widowisko. Trzecie miejsce. I teraz miejsce trzecie. Filip Niewiada, brakuje Michała Badowskiego. I zwycięzca. Marcin Wikład z Poznania. 5 rund i tą jedną rozjazdową, 1 godzinę, 1 minutę 58 sekund. Proszę bardzo. Waldemar Krzyżanowski i Waldemar Demu, tak? Dwóch panów Waldemarów i najlepsi zawodnicy kategorii. Waldemar Krzyżanowski i Waldemar Demu. Pierwsze miejsce Marek Witkiewicz. Najbardziej zdyscyplinowana kategoria wiekowa. Wszyscy dotrwali do podium. Burmistrzowie panu kierownikowi. Pan Tomasz jest lekarzem, stomatologiem i organizuje 14 września u siebie w Wieleniu po raz 10 Michałki maraton.